Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Jan Chrzciciel wystąpił z chrztem na nawrócenie i wyznawali grzechy. Przychodzili do niego, aby nawrócić się, aby porzucić grzech. Grzech jest czymś, co nas zatruwa, ale również jest czymś, co nie pozwala nam zanurzyć się w Bogu, w Duchu Świętym. Chrystus przychodzi jako ten, który chce zanurzyć nas w sobie. Ten czas, czas Adwentu, który przeżywamy, jest znakomitym czasem, aby porzucić grzech, aby również nawrócić się, obmyć, tak jak obmywał Jan Chrzciciel, wyjść na pustynię, rozstać się z grzechem. A wtedy przyjdzie ten, który jest tak wielki, tak wspaniały, że nawet nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy godni odwiązać mu rzemyka u sandałów jego, ale on nas zanurzy w sobie samym, abyśmy byli również tak wielcy i tak wspaniali.